No to cześć Wam. Chciałbym zrobić dzisiaj taki konkurs. Chodzi o, jakby Wam to powiedzieć. Zrobiłem niepotrzebny zakup, który przetestowaliśmy. Jak widzicie tutaj w tym filmiku, test cięcia bloczka komórkowego. Ale wpadliśmy z chłopakami na taki pomysł, że jedziemy to zwrócić do Casto. Ale w międzyczasie nie miałem czasu jechać, zwracać tego. No to chłopaki sami mi zasugerowali, czy nie zrobić jakiegoś konkursu na YouTube'a. No to więc zrobię konkurs. To nie będę oddawał. Już się pożegnałem z tymi 400 zł. To jest niecałe, no 390 zł. Sprzęt jest użyty tylko bodajże 4 razy. No i Wam się może on przydać, bo on dla nas jednak jest zbędny. Po przemyśleniu z chłopakami był to pochopny zakup, który no po prostu straciłem kasiorkę. Ale Wam się może przydać. Konkurs mianowicie byłby bardzo prosty, łatwy. Zasady też będą bardzo łatwe i proste. Od dnia dzisiejszego wrzucenia filmiku liczy się data wrzucenia tego filmu. Te osoby właściwie, bo będzie Was kilku, ile osób znajdzie na moim kanale filmik, w którym przez czapkę koparkowego, jakoś go nazwałem, ksywkę mu taką dałem szybką, z czterech pancernych, Gustlik. I kto pod tym filmikiem Gustlik skomentuje, że znalazłem ten filmik, to pod tym filmikiem możecie o właśnie napisać, biorę udział w konkursie. I pod tym filmem, gdzie jest ten ksywka dla koparkowego, Gustlik, to z tych wszystkich osób, które biorą udział w konkursie, będą tam pod tym filmem danym, gdzie to jest nazwane, Gustlik koparkowy, to będzie losowanie. A to ja też mogę? Jasne, też możesz. Jerzo też może. Będzie losowanie. No a jak znajdzie kilka osób, to co wtedy? No, Na losowanie. z tych wszystkich osób, dobrze Zyzio mówi, te wszystkie osoby, czy tam będzie Was dwóch, trzech, czterech, pięćdziesięciu, stu, Tysiąc. czy tysiąc, no tysiąc wątpię, ale ilu Was tam będzie, no to z tych osób po prostu wydrukujemy, napiszę karteczki, tak, kiedyś zrobiłem losowanie, no zaproszę moją tylko tyle osób, ile będzie, to albo Wasz login, jaką macie nazwę kanału, bądź imię, nazwisko, bądź to się będzie Do mnie liczyło na plif i dwa razy do na nawigację. napisania na karteczce. Te karteczki zostaną zgniecione w kuleczki, wrzucone do słoika, wytrzepane. Wszystko będzie się odbywało na żywo. Po prostu live streama zapodamy, żeby nie było, że coś oszukujemy. Jakiś tam jury się znajdziemy, żeby było to dla Was wiarygodne. I na mój koszt ta maszynka poleci do Was. Któryś z Was osobie się może to przydać? Musiałem ściepnąć kamerkę z głowy. Może się Wam przyda. No nie mamy w tej chwili agregatu przy sobie, żeby Wam już ją odpalić, ale ona była użyta tylko 2 razy, ma 900 W. No okolice 390 zł kosztowało. Do tego dorzucę, tak, tu są oryginalne brzeszczoty, te takie małe. A tu dokupiłem całą partię za 4 dychy z haczykiem z Dewalta, te duże takie. I tu jest jeden, który był użyty, i tu są jeszcze 4 sztuki nieużyte. To dorzucam do zestawu nagrody. Wystarczy tylko znaleźć filmik, w którym momencie w filmiku tam nazwałem koparkowego Gustlik z czterech pancernych, bo miał śmieszną czapkę. I pod tym filmikiem dać znać, biorę udział w konkursie. I tylko tyle napisać, biorę udział w konkursie. 1 stycznia pospisuję wszystkie Wasze. Może drugiego, pierwszego to będzie kas. Aha, no właśnie, 1 stycznia będzie kac, nie? No dobrze, Zydziu podpowiada. No Jak to. drugi, trzeci, jak każdy dojdzie do siebie. No to zrobimy live streama dla pełnej sumy 5 stycznia. O, 5 stycznia będzie chyba najbezpieczniej.
bo wszyscy wrócą do pracy, każdy wróci z długich weekendów poświątecznych, posylwestrowych, po imprezach, głowa przestanie boleć, żebyście logicznie myśleli i patrzyli. Puścimy na żywo na jakiejś budowie, puszczę na żywo losowanie, jury, zobaczymy jakie wymyślimy sobie tutaj, żeby było uczciwie. Wszystko będzie na żywo, to będzie najuczciwsze dla Was. Nie będzie żadnego montażu, przerabiania, obcinania albo jakiejś tam kombinacji. I to tylko tyle. Bierzcie udział w konkursie, a maszynka za 390 zł z tym razem 390, bo na 350 kosztowała i 40 coś te brzeszczoty. No. Zyzio dorzuci pół napoju dla zachęty. No i się śmieje teraz. Rozwalił mnie trochę. No konkurs to oddawać może dzięki za to, że jesteście na naszym kanale, to bierzcie udział. No mnie już przy moich kłopotach nie zboli, czy 400 będę bogatszy, czy 400 biedniejszy. A Wam się coś przyda. Maszynkę pakuję. Jak widzicie, żeby nie było, karton jest rozpakowany, to jest już troszkę ubrudzone. To tylko w domu przeczyszczę szmatką jakąś, skórzu. Pakuję na mój koszt. Pocztą polską poleci paczka do Was. Dla jednej osoby wygrywającej z wszystkich osób biorących udział. Tylko jedna osoba będzie losowana. Tak, postanowiłem sobie zakupić taką maszynkę do piłę szablastą. 400 imprezka kosztowała. No 3,5 maszyna i 4 dychy brzeszczoty. Zaraz zobaczymy co to jest. Czy to da radę ciąć bloczki komórkowe. Przetestujemy to i zobaczymy, czy było na darmo wyrzucony hajs, czy nie. O, Jerzy, Zyziu już chętny. A co ty chcesz? Drewniane, nie? Co no. Z tym? To tym właśnie chciałem je, żeby wyłamać. Oho. Szło bez problemu. Ja przeważnie tym. Trzeba z ciąć, bo łatwo z czymś te. Bo później masz, wiesz. Bo się później wygina, jak piła, nie? Nie później dupa. Oho. Także jeszcze, wiesz. To jest tylko to, dla... Mu 200 daj podciąć na o. Te. Taki brzeszczot jest w środku. 24 cm długi. Akurat tyle, co mamy. Teraz zobaczymy. Jeszcze w życiu takiej maszynki nie używałem. O, tak to wygląda tu. W zestawie są jakieś króciutkie. Ale te krótkie nas nie interesują. Dobra, nieważne, daj mi tą miarkę. Ale na pewno tym brzeszczotem będzie fajnie się 12 tło. Okej, dobrze. Zobaczymy ile to ma mocy, bo to 900 W ma. Tak. Tak to tu wygląda. Tylko teraz muszę to zobaczyć, jak to się obsługuje. Jak sobie zmienisz ostrze? Jak tym debilu blachy chcesz ciąć? Ale jak sobie ostrze zmienisz? Słyszałeś go, to jest piła do blachy. Jak sobie ostrze zmienisz? Jest uniwersalna. No. Nie, do drewna. No dobra, no. Do blachy. Jak to się obsługuje? Na chopski rozum. Się tylko wkłada, czy? Ostrze se zmieniasz, do blachy. Jak się zmienia? Do blachy. Wciska się. Może do płytek, co? Jak się to obsługuje? Ale nie tylko te. To do czego jest? Aha, kurtka. Aha, tu się otwiera chyba. Zaraz zobaczymy. Wyszło? O, to jest do otwierania. Wszystko ładnie, pięknie. Zaraz zobaczymy, czy obejmie to 24 cm. Tutaj. Też nie tak. Czyli trzeba to rozkręcić całe. Trzeba to nałożyć. O tak prawdopodobnie. I tu zakręcić. Nie ma innego sposobu. No to przecież już po zębach widać, że to są do drewna. Do metalu są strasznie drobniutkie. Ale z tego myślę, że ty powinieneś się fajnie ciąć. Nie Zobaczymy.
Po to kupiłem, żeby ułatwiać robotę, a nie utrudniać, nie? Życie się ułatwia i pracy. Wiemy, podłączymy do agregatu. Zdarza, że mi jest coraz ciężej. Ale pa, zaś chiński kabel. Sztywny. Coraz ciężej nam. Trzeba zwykać to. Tak, dobra. Podłączymy sobie już tu od razu. Znowu mi się to chce. Co ci się chce? Trzymam. Dobra, tu na mini, tu załącz. Weźmiemy jakiegoś odpadka na próbę. Tu jestem, nie? To jest 24. To może bez tego, nie? Ale tego wyciągnąć nie idzie. Już widzę, że jakaś wtopa z tym jest. Gdzie jest metrówka? Masz metrówek? 2 mm. 32,5 i 2 mm. To jest ala. Ma 23 22 cm, ale to aż do samego tego. No nie ma 24. Oszukany. 22 tnie ino. Będę musiał kupić te szerokie, takie do piły podobne. Miękki, elastyczny jakiś. Tak jest dobrze. Ale jeszcze zobaczę na Allegro te osza, te szerokie takie. Te szablaste, czy jak to się tam nazywa. W środku to tak odpadnie. Zaraz zobaczymy. Zaraz... Wow. Ale utonie się nawet. Szybciej niż szym, nie? A są tam obroty, żeby zmniejszyć? Bo może obroty gdzieś zmniejszyć gdzieś. Nie ma. Ja są tu pan. Dać na małe, niech on mało tnie i już, nie? Na pewno gdzieś na czwórkę, piątkę. O, nie ciepię to. I tak wygląda spakowana walizka, która poleci do Was, oraz dorzucamy wrzeszczoty do kartonika. I to tak wygląda nagroda.
Tak wyglądają parametry. No i to tylko na tyle. Aha, no i jeszcze, no jak lubisz mój kanał, daj łapkę w górę. Jak lubisz podyskutować, poplotkować, pisz tam w komentarzu na dole. A jak chcesz być informowany o nowościach i co się u nas dzieje i jesteś nowym widzem, zasubskrybuj nasz kanał, a będziesz powiadamiany zawsze jakimś tam dzwoneczkiem, że coś wrzuciłem na mój kanał, jakiś ciekawy nowy film. Cześć Wam!